Honeycombs, czyli po prostu plastry miodu. Jest to od wydawnictwa Piatnik. Taka gierka bazująca na kościach. Takie kości, właśnie jak plastry miodu, z tego będziemy tworzyć. Jest od 6 roku życia, 1 do 8 graczy, około 15 do 30 minut zabawy. Rekomendowane przez Mensę. Tu też jakieś nagrody jeszcze. Tu jest przykład jak grać, ale w środku też powinna jeszcze być instrukcja. Bardzo fajny taki worek. Sam worek przypomina taki ul. No i oglądamy co w środku. W środku instrukcja. I różne kafelki. Tak, pomóż tacie. Dziękuję. O, tak. Dużo jest. I takie płytki mamy. Zaraz sobie obejrzymy. Proszę zobaczyć, tak wyglądają. Tak wygląda. Mają tak, tak wyglądają. Tak Tak, takie właśnie. symbole. Tutaj mamy, moment, słabnie tylko. O, jakość, ostrość. Tu też wyżłobienia, że te są oryginalne. Są jeszcze takie misie. Są Honeycomb. misie, No i miotek, generalnie będziemy je różne. układali tak, żeby nam to odpowiednio przylegało. Ale dobrze, dobrze to rozumiem. Są psuki. I się nam tworzy, tak? Zobacz. Miodek do miodu, misiu do misiu, pałeczka miodowa do pałeczki miodowej. Jeszcze jest ulek, tak? Jestem psu jest. Tak, pszczółka, kwiatki, jeszcze wszystko związane generalnie z tym, z wytwarzaniem miodu. A tutaj jest taka szarogóra. I różne w środku też są, różne w środku W środku rzeczy. też tutaj jakieś są wskazane rzeczy. Tu różne symbole mamy. Tu akurat te miodowe, ale tutaj na przykład tu mamy pszczółkę, tu mamy jakby coś jeszcze raz, chyba powtórzenie kolejki, znając życie to będzie. Tu mamy coś razy dwa, nie wiem, zobaczymy. I w instrukcji mamy tak. To jest gra rodzinna, jak grać, a wariant A, wariant B. Podwojennie, to było kradzież, to był jakiś dodatkowy ruch, tak? Jeszcze jest wariant C. Tu mamy jeszcze jakieś zasady. Jeden, zasada 2 i punktacja. Przestudiujemy i opowiemy. Generalnie świetna jakość, bo to jest mocne, ciężkie, ładne. Generalnie tu wszystkie rogi zaokrąglone. Tak, bardzo pięknie. No i generalnie to super wygląda. Same kafle super wyglądają. No i to opakowanie też genialne. No bardzo fajny produkt generalnie. Warty polecenia. Na pewno z wyglądu, a wydaje mi się, że też będzie całkiem mądre, bo trzeba kombinować z układaniem tego. Honeycomb, czyli no plastry miodu po prostu od wydawnictwa Piatnik. Dzięki.